Chyba was dokręcę, słuchajcie, bo znowu mam wrażenie, że jestem za bardzo na wyciągnięcie ręki. Nie przejmujcie się ruchem różnym. O, działa. To se oprę i mogę mówić. Witajcie w nowym vlogu. Tylko czubeczek miał być. A tu wyszło, więc wyszło. Więc. Dzień dobry. Jest godzina 10:35. Ja mam zrobiony jeden horoskop urodzinowy, duży, który możecie zakupić na sklepie, ponieważ na sklepie są duże urodzinowe horoskopy. Jeżeli macie urodziny, koszt jest 100 zł i tam rozkładamy karty. No, dzisiejszy horoskop ma 17 minut, więc to już taka dobra sesja jest w tym ujęta. No, to jest taki rozkład ogólny na finanse, potem na miłość, potem na zdrowie, znaczy energetykę. Także można zamawiać, to już nagrałam jeden horoskop, już zrobiłam film, bo miałam 50 maili, doszło jeszcze 10, więc zrobiłam 60 maili, jeżeli chodzi o poranek z wróżką. Wczoraj tak mnie gorączka sponiewierała, dzisiaj wiecie co, jeszcze głowy nie myję, nic, na razie tak przesiedzę, zdrówko, bo to wiecie jak to gorączkowych, niech tam lepiej nie będzie. Już dzwoni telefon. Petersonowa dzwoni, czekajcie. Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie, wezmę. No właśnie wszystkim zapiszcie. A, bo ty zresztą ty bierzesz jeszcze coś umawiania. Ja nic nie biorę, ja biorę kubki. Ja bym może jeszcze telefon bym wziął jakiś jeden chociaż. Tu nie ma. Sorry, piżama. Ale właśnie wam mówiłam, poczekajcie, jeszcze wyłączę komputer, bo potem ciężko mi go uruchomić. No, idę. Trochę grypy. Trochę coś, i to właśnie mówiłam, że nie myję głowy, bo jak człowiek taki zgorączkowany, to lepiej jest, jak nie myje głowy, bo resztę można. Dlatego będzie jak będzie. Ale w każdym razie nowy vlog się zadziewa. Jeszcze muszę dzisiejszy stegować, bo będzie vlog konkursowy i będzie zacnie. O, lodówka otwarta? Nie, dopiero kliknie o rękę. Bo to przed sekundą ciągnęłam ogólnie. Tak to było. Będzie śniadanie. Czekajcie, bo tu normalnie twarożki jakieś się dzieją, już wam pokazuję. O. Pół stołu rozłożone, twarożki, rzodkiewki. Bardzo fajnie. Jam, preza i bułki świeże. I zaraz kot na stole, ale to już pomijawszy. O, mówiłam? Psik! Psik! W ogóle nie słucha. Przysiada i jej nie ma. Smacznego śniadanka. Zrób takie, jak kiedyś były te gry. Miau, miau. I'm a Pac-Man. Buła, ja już jestem po. Buła wielkości koloseum. Tak, wielka buła. Ale przynajmniej utrzymujemy pełnej brzuczka do 18. Taki mały rozgar też na stole. O, są ciastki, żeby nie było. Ciastki zawsze. Że jakaś dieta, cud, czy tam coś. Są ciastki, ale do tego jest. A czy to jest kulpa jabłkowa wyszła? O, kulpa jabłkowa. Były dwa pomarańcze i kilo jabłek. O. No. Ale dobre. I teraz jak to wszystko wciągniemy, tą wielką bułę. To ja idę spać. Do roboty. Ma je zrobione. Ja jeszcze muszę je tam dopchać niektóre. No dobra. Ogóreczek, rzodkiewka. Pomidory w tym roku mnie wchodzą. I jeszcze twarożek się tam zadziewa. Z wczoraj. Miał być na wieczór. Nie wyszło. Przejem się. Będę godzinę jadła, trudno. Nie, ja też godzinę jadam. Ty rozmawiałaś, to ja tutaj tworzyłam te piramidy. Z wszystkiego. No. Kot na oknie. Nie wiem. Dziunia? Nie obniżył się. Nie wiem, czy ją złapię, bo tu jest jasno. Złapię. Psz. Psz, psz. Dziunek.
O, termometr spadł. No, on tam się zażegna. Albo gdzieś go trzeba powieść. Kitek. Nic, foszek. Halo, przecież ci dałam dzisiaj karmę. No, no już nie udawaj taki. Coś ty tam widzisz. Przez okienko. Brudne okna remontowe. Ogólne klatę. Wisienko, gdzie ty jesteś? Tutaj, starotem walczę. Starotem? Starotem jak z kotem. O matko. Wspólnie gotujemy. Starota w kuchni jeszcze nie było. Nie. Gotujesz go? Tak. Żeby mu buława odpadły? I zasmażka. O, z brudnymi paluchami gorzej. Teraz brudnymi kartoflima i to jeszcze niedobrymi. Znaczy one są smaczne, ale są zmarnowane i zastanawia mnie to, jak kiedyś całą zimę ziemniaki przetrwały, a u mnie tych dzień już są obrzydliwe, siedząc w ciemnym i niezbyt gorącym. Więc sorry, co za GMO tutaj w tych ziemniakach jest. Trzeba je wystrugać. O, to co? Kwiatek. Dobra, szłam tego porota. Tak naprawdę to jak dzwonicie do mnie, to możecie mnie zastać w ziemniakach. Dlatego mówię, na maila, a nie dzwonić. Wróżka też człowiek. I też czasem ziemniaki obiera. I musiałam tarota wyjąć i sprawdzić, bo pani na maila nie napisała, ja musiałam sprawdzać, jak rytuał poszedł. W ziemniakach! W ziemniakach to było! I naprawdę, wróżka czasem struga! Wróżka czasem struga! Pyrki. Pyrki. I jeszcze takie zmarnowane. Pani, jak rytuał poszedł? Pani, pisz na maila, nimom! I potem karty w ziemniakach. I zasmażka. I no. I zaś wznieciła. Wznieciłam się, bo brudnymi paluchami. Na wizji. Fanaberia. Źle brudnymi paluchami. Ale dzwonić to dzwonią. Wróżka na kiblu. Dzwonią. Wróżka w ziemniakach. Dzwonią. Brudne paluchy nie przeszkadzają. Po prostu się rozchwytywana. A. O, a te ziemniaki też. Ziemniak diabeł. O, zakwitł. Creepy. Tak jest. No, a potem tarot w garnku. Gdzie ma być? Gdzie ma być tarot w ten czas? Dzwonią, pytają. Jestem. A kto tam? Przyjechałam. Zaraz będzie koniec. Nie tak, jak wikałam z powrotem, tak duże, duże światła nie. Pierwsze przejście nie. Drugie przejście. I przyjdzie. Trafiłam. I przyszła Katarzyna. I nie ma kwarantanny. A zakupy nie przyniosłeś do pokazania? No, oczywiście, że no, no, będzie hol siaty. Nie, no to przeżyjemy. I ręczniki. Przeżyjemy, a resztę pokazuj. Dawaj, hol siaty będzie. Hol siaty Katarzyny. Normalnie. No, ale fajnie, jak się tak przyjedzie. Jezu. No, wreszcie. O, sklepy. O. Więc jest tak. O, jest. Znamy tą deskę. Śliczna, dobra jest. Dobre deski. Tak, to nie mamy. Wiesz co, ściągniemy może ten. To. Czekajcie. Pokaż obskurzoki. Brzoki. Takie coś. Stópeczki takie. Stópeczki. Do balerinek idealne. Do golenia dla kobiet. Ale to ładne. Tu, to tam. Do golenia dla facetów. A już kwarantanna się skończyła. No tak. Widzicie co, to 3,80 za 8 sztuk. To nawet w Rossmanie nie dostaniesz za taką. O, tak jak ktoś do mnie dzwoni. Wiesz co? To na dzieciów. Poczekaj. Ale ja to lubię. Trzymam. Czekajcie, no. Bo ja tu z nożem, z kartoflem. Tak, słucham. Widzicie co worki tu się... Ale maseczkę, no worki na śmieci ważne. Holz, siaty. Pędzelek pomoże, coś się jeszcze umaluje. Ale w kwarantannę? Okej, okay, myślałam, że do twarzy. Nie. A to jest pędzelek, pędzelek. Dwie świece niebieskie. O. I majtki! Ale ładne. Takie. Kolor mają ładny, bo to nie są czarne. Nie, a niebieskie. Niebieskie. Jest, jeszcze były różowe. Podobają mi się. I jasne, i ciemne. Takie na dole są. I były bordowe. I takie. O, wiecie, ładnie. Tak. Dorota, no. Przejmuj pałeczkę, bo ja z tymi paluchami w no i to jest wszystko, chciałam powiedzieć. Nie dużo, acz pochodziłaś. No. Padłam. No. Normalnie. O, lubię te chusteczki. Te? Mhm. Ja te chusteczki mam w tym.
wiesz, jak poczanie. No tak? Do ręki, do chusteczki, to ratują życie, jakby ktoś nie wiedział, na wyjazdach. Na zlotach itp. Tak, i to pędzelek. No i to. To się naprawdę opłaca. No. Bardzo. No tak, dla trzeba facetów. Się. Trzeba się ten. Odkrzaczyć. I te też, słuchajcie, 3,11 zł. No stópki, i te fajne takie stópki. Ten. Tak. I ładne. I powiem ci, że one są jakości Primarka, czyli prałam ich, były sztywne non stop, więc po prostu. Że się nie robią tak, takie jak w stopach, wiecie. Dokładnie. I to. Super, właśnie. To jest. Okay. I deska, bo już mam drugą tą deskę. No, one są dobre, ja mam też. O. Bo ja, no, bo drewniana to się robi i później. Szybko. A to przynajmniej tego. No i chciałam powiedzieć, że bardzo się jestem ucieszona. No i bardzo. I wiesz co, o tam wiesz, bo tu są te haczyki na krześle. Na torbę. Nie, położę tam, żeby nie tego tam. No daj, że Sypowieś. Nie położę, żeby nie tego. Kicia już żeby przyszła. Patrzyłam za słonki, ale była, cienkie, ale jedna była i cienkie, to nie. My wczoraj patrzyłyśmy też, właśnie. Niektórzy tu śpią. Niektórzy tu śpią, a niektórzy chodzą i nagrywają. Właśnie. Musi być coś na vloga kontrowersyjnego. Komputer. Nie ty? Dużo kontrowersji. No pięknie. Dorwałaś do kamery. Człowiek w negliżu. Cie. Mogę, nie. No ale to jest, powiedziałabym tak, przeciążenie na życie, ale nie na umieranie, tak? Czyli tutaj ja bym była spokojna, aczkolwiek pilnująca. Można, jak pani tylko zada pytania, to będziemy stawiać karty.